Jeśli stać, to tylko w ten sposób. Jak chodzić, to też z pełną ochroną. Mimo pięknego słońca i wyjątkowej atmosfery, jaka panowała dziś choćby w Ogrodzie Saskim w Warszawie, wytrzymać trudno. Dzisiaj jest pięknie, bo słońce świeci, ale jest zimno i wolę, jak jest ciepło. W południe było minus 6 stopni Celsjusza, ale to i tak nic z tym, co działo się kilka godzin wcześniej. W Suwałkach termometry pokazały minus 22 stopnie. W Białymstoku i Warszawie minus 14, w Rzeszowie minus 15. Na zachodzie było już znacznie cieplej. W wielu miejscach poranny wyjazd do pracy trzeba było zacząć od znanej czynności. Niestety w wielu przypadkach okazywało się to zbyteczne. Znowu akumulator. A dopiero co ładowałem go dwa dni temu, no. Największe problemy mają jednak osoby bezdomne. Straż Miejska z policją znowu przeczesują ogródki działkowe i sieci ciepłownicze, często pomóc jednak nie mogą. Ta osoba musi wyrazić zgodę na chęć otrzymania pomocy. Śnieg jest tylko na małych, lokalnych drogach, na głównych problemu nie ma. Podobnie na kolei. Szyny na razie wytrzymują. Sytuacja byłaby gorsza, gdyby padał obfity śnieg. Kolejarze za nim nie tęsknią. Dzieci inaczej. Chciałam, żeby śnieg spadł jeszcze trochę. Czyli na wiosnę jeszcze za wcześniej? No trochę. Tego samego zdania są ci, którzy wybrali się na narty. Tu w Szklarskiej Porębie tłumy. Ogólnie fajnie. Nie bawisz się, nie żyjesz. Trwają ferie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Są oblodzenia, trzeba trochę bardziej pracować nogami, ale jakoś dają radę. W restauracjach też tłumy, tyle że klient jest wtedy, kiedy jest śnieg. Na dzień dzisiejszy go jeszcze wystarcza, na jak długo to jeszcze nie wiemy. Odpowiadamy. Mróz będzie trzymał, większych zmian w pogodzie synoptycy nie przewidują, trochę więcej śniegu spadnie dopiero w piątek. Pozostałe dni to są słabe, przelotne opady śniegu, także nazwijmy je kosmetycznymi. O dziwo ożyły też nadmorskie plaże. Codziennie morze wygląda inaczej, codziennie inne zdjęcia, inne wspomnienia. Na pewno warto. Słowem, kto może, powinien korzystać. Piotr Czech, Wydarzenia.